Witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Górnikiem Zabrze. Razem ze mną jest pan Adam Majewski, trener PGE FKS Stali Mielec. Panie trenerze, bardzo proszę o kilka zdań podsumowania tego okresu przygotowawczego przed nowym wiosennym sezonem PKO BP Ekstraklasy oraz o kilka zdań przed meczem z Górnikiem Zabrze. Okej, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, myślę, że przebieg bez żadnych jakichś większych problemów. Udało nam się wyjechać na zgrupowanie do Turcji, także trenowaliśmy w miarę komfortowych warunkach. Patrząc na jakieś cele sportowe i założenia, udało nam się wszystko zrealizować. Nie obyło się bez jakichś drobnych urazów oczywiście. Niektórzy zawodnicy nie grali we wszystkich sparingach. Natomiast reasumując w jednym zdaniu, jesteśmy przygotowani. Uważam, że dobrze. Czekamy z niecierpliwością na spotkanie z Górnikiem Zabrze. Gramy u siebie i mam nadzieję, że zrewanżujemy się zespołowi ze Śląska za poprzedni mecz, bo myślę, że poprzednie spotkanie z tamtej rundy było naszym najsłabszym w wykonaniu. Teraz mam nadzieję, że będzie inaczej. Zobaczymy, bo Górnik też ma swoje problemy. My patrzymy tylko i wyłącznie na siebie i liczymy na 3 punkty. Ponieważ konferencja jest zamknięta dla dziennikarzy, tutaj pozwolę sobie jeszcze przytoczyć kilka pytań, które zadali nam przez system akredytacyjny. Panie trenerze, Robert Kaczmarek z portalu W Cieniu Jupiterów pyta, co z Mateuszem Makiem? Czy jest do pana dyspozycji i dlaczego nie zagrał w ostatnim sparingu? Mateusz Mak, tak jak powiedziałem, on jeszcze, niektórzy zawodnicy mieli drobne urazy w trakcie zgrupowania, ale trenuje z nami od tygodnia przeszedł cały mikrocykl, także jest brany pod uwagę na spotkanie z Górnikiem Zabrze i myślę, że będzie w optymalnej dyspozycji. Piotr Rzepecki pyta, jak trener szacuje szanse swojej drużyny na walkę o coś więcej w rundzie wiosennej? Jeszcze raz. Jak pan trener szacuje szanse swojej drużyny na walkę o coś więcej w rundzie wiosennej? Trudne pytanie i łatwe, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy czas, czas pokaże i zweryfikuje wszystko. Przemysław Cękier z portalu Hej Mielec pyta, czy nadal aktualny jest temat pozyskania defensywnego pomocnika? Wie pani co, mamy pierwszy mecz. Mecz jest ileś w tej rundzie. Każdy mecz będzie jakąś weryfikacją dla każdego z naszych zawodników. Także tutaj to wszystko samo się, że tak powiem, wyklaruje. To pytanie zadam w imieniu bardzo dużej ilości dziennikarzy, bo ono się powtarzało cały czas. Jakie są alternatywy na pozycję napastnika w przypadku negatywnego zakończenia tematu Fabiana Piaseckiego? No tak, to jest bardzo pytanie na czasie. Sam chciałbym to wiedzieć. Oczywiście szkoda, że doszło w ogóle do takiej sytuacji, że Fabian od nas odszedł, bo Śląsk Wrocław skrócił wypożyczenie. Mam nadzieję, że coś jeszcze się wydarzy. Wiemy, w jakim jesteśmy miejscu i w tym meczu raczej nowego napastnika nie będzie. Natomiast liczę na to, że przed następnym spotkaniem już będziemy mieli w drużynie napastnika. Nie wiem, czy to będzie Fabian Piasecki, czy to będzie zawodnik inny. Natomiast rozważamy różne kandydatury i mam nadzieję, że to się wyjaśni, bo nie tylko ja, ale to wszyscy kibice i wszyscy ludzie w Mielcu wiedzą, że potrzebujemy zawodnika do formacji i ataku. Na ten moment z Górnikiem zagramy w innej konfiguracji, ale myślę, że też sobie dobrze z tym poradzimy. Ostatnie pytanie od pana Paweł Skorp. Czy będziemy mogli zobaczyć coś nowego w grze drużyny Stali Mielec w porównaniu do systemu, w jakim grali w poprzedniej rundzie? Coś nowego. Mam nadzieję, że ze starych rzeczy będą wyniki, bo one są najważniejsze. Natomiast tak, no, jesteśmy tutaj ze sobą, pracujemy już 6 miesięcy i czas działa na naszą korzyść. Osiągnęliśmy jakąś stabilizację. Myślę, że zawodnicy też siebie uwierzyli. Pozycja w tabeli też w tym pomaga, dlatego wprowadzamy cały czas nowe elementy, bo nie udało się tego wszystkiego zrobić na raz. I mam nadzieję, że to będzie widoczne gołym okiem, a przede wszystkim przełoży się na wynik sportowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.